dzisiejszego drugiego dnia zawodów Olej Zwolle na dwoma z nich kart Jan Ziobro. Za pierwsze miejsce puchary wręczy pan Andrzej Kozak, prezes Zaczyńskiego Związku Narciarskiego. Za miejsce drugie nagrodę wręczy pan Władysław Kosinica-Roy, honorowy prezes Starszeńskiego Związku Narciarskiego. I za miejsce trzecie, for third place, nagrodę wręczy pan reprezentujący Związek Narciarski, Niemiecki Związek Narciarski i organizatora Pucharu Świata z Garmisch-Partenkirchen, pan Franz Rabenbrink. Drodzy Państwo, oto najlepsza trójka dzisiejszych zawodów Pucharu Kontynentalnego w Zakopanem. Drugie zwycięstwo Olerisza Wolgenhamta na miejscu drugim. Niegdysiejszy zwycięzca turnieju czterech skoczni Tomasz Nikart i na miejscu trzecim. Co bardzo nas cieszy, bo wczoraj było bardzo blisko, a dzisiaj to się stało. Jan Ziobro, wielkie brawa! Krótki czas dla fotoreporterów i na pewno każdy z zawodników powie parę słów do zebranej tutaj publiczności. Jeszcze raz dziękujemy, że jesteście tutaj z nami. Są ferie, znakomita pogoda. Życzymy naprawdę miłego wypoczynku, ale również cieszymy się na fakt, że oglądaliście skoki na Wielkiej Krokwi, magicznej Wielkiej Krokwi.